Cyberprzestępcy mogą bardzo łatwo włamać się do systemów internetu rzeczy przez najprostsze urządzenia, dlatego że nie są one w tym momencie chronione, nie są komunikacja między nimi a dalszymi urządzeniami sieci nie jest odpowiednio zabezpieczona. Także jak to miało miejsce całkiem niedawno w jednym z kasyn w Stanach Zjednoczonych, hakerzy poprzez grzałkę w akwarium skradli ponad 3 miliony dolarów. Telefony w dniu dzisiejszym jeszcze nie są tak bardzo częścią internetu rzeczy, natomiast oczywiście od dawna telefony komórkowe, smartfony są podatne na cyberataki. Warto tutaj wspomnieć oczywiście o złośliwym oprogramowaniu, który może być wstrzyknięty, jak to się mówi, na telefon i z niego zostać pobrane mogą dane użytkownika. Nasz system jest jedynym na razie systemem opracowanym specjalnie na potrzeby internetu rzeczy i rozwiązuje jego największe problemy, które dotyczą zarówno uwierzytelnienia użytkownika między urządzeniami, urządzeń między sobą oraz bezpiecznego połączenia, bezpiecznej komunikacji, przesyłania danych między urządzeniami. Natomiast jakie są najbardziej innowacyjne elementy? To po pierwsze, całościowe podejście do problemu cyberbezpieczeństwa w internecie rzeczy, uwierzytelnienie użytkownika, uwierzytelnienie urządzeń, ale również bardzo szczególny system szyfrowania, który opracowaliśmy, który umożliwia zabezpieczenie nawet najbardziej prostych systemów i najprostszych urządzeń w systemach IoT.